Fundacja Świat Przygody zaprasza na wakacyjne półobozy w Parku Krajobrazowym Buczyna w Górze Ropczyckiej. To już trzecia edycja tego wydarzenia, które co roku przyciąga coraz więcej młodych miłośników przygód i natury. Co czeka uczestników tegorocznej edycji? Jakie atrakcje przygotowano? Szczegóły w rozmowie tygodnia. Dwa turnusy w lipcu od 8 do 12 oraz 15-19 dla dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Fundacja Świat Przygody zaprasza w tym roku do Parku Krajobrazowego Buczyna w Górze Ropczyckiej. Sylwia Grabowska-Wszołek, koordynator fundacji, dzisiaj podczas mojej krótkiej rozmowy tutaj w studio telewizji Sędziszów Małopolski przybliży szczegóły tego wydarzenia, jak i też możliwości zapisania się na ten półobóz. Jakie formy aktywności planujecie na tegorocznych półobozach? Program, który przygotowaliśmy, jest różnorodny, także każde dziecko, myślę, że znajdzie coś, co je zainteresuje. W planach mamy gry terenowe o tematyce przyrodniczej, wyprawy w przyrodę i obserwacje, dziką kuchnię, czyli gotowanie na ognisku, leśny turniej sportowy, nie zabraknie także aktywności kreatywnych, artystycznych. To już któraś z kolei edycja półobozu. Czy w tym roku wprowadziliście jakieś nowości? Program, który będziemy realizować w tym roku, jest inny niż wcześniej, dlatego że wcześniej dzieciaki, niektórzy uczestnicy już brali udział w naszych półobozach. To nas bardzo, bardzo cieszy, że chętnie wracają do nas, więc program w tym roku będzie zupełnie inny niż poprzednio. Dlaczego wybraliście Park Buczyna? Park Buczyna z tego względu, że charakteryzuje się on świetnymi walorami przyrodniczymi. Jest też bardzo niedaleko miasta, co powoduje, że dojazd tam jest łatwy. A do tego pan dyrektor w Szkole Podstawowej w Górze Ropczyckiej też był otwarty na współpracę, więc zdecydowaliśmy się, że właśnie to Buczyna będzie idealnym miejscem na trzecią edycję naszego półobozu. Jeżeli ktoś już zdecyduje się na taki półobóz, a przypomnę, jest to forma spędzenia czasu dla dzieci w wieku od 7 do 14 lat, jak wygląda taki typowy dzień na półobozie? Dzieci przyjeżdżają do nas o godzinie 8.30, od godziny 8.30, a o godzinie 9.00 rozpoczynają się zajęcia. Rozpoczynamy dzień od kręgu, czyli takiej formy, w której każde dziecko może powiedzieć, jak się czuje, jak się zapatruje na dzisiejszy dzień, podsumować dzień wcześniejszy, a później zaczynamy aktywności. O godzinie 13.00 mamy przerwę obiadową, a po tej przerwie jeszcze kolejny blok zajęć, i o godzinie 15 kończymy zajęcia, jest jeszcze pół godziny na swobodną zabawę i wtedy rodzice mogą odbierać dzieci. Jakie korzyści według Was przynoszą dzieciom takie półobozy? Przede wszystkim jest to aktywna forma spędzania czasu w wakacje. Jest to czas, który mogą spędzić razem z rówieśnikami, nauczyć się nowych rzeczy, nowych umiejętności, poznać też wiele ciekawych informacji. No i przede wszystkim to, że to odbywa się w naturze tak naprawdę, bo właśnie w Parku Buczyna powoduje, że to zachęca dzieci właśnie do wysiłku fizycznego i dobrze wpływa na ich zdrowie i samopoczucie. Organizatorem półobozów jest Fundacja Świat Przygody. Jakie cele przyświecają tej organizacji? Głównym celem naszej fundacji jest edukacja przygodowa dzieci, czyli zapewnianie możliwości do poznawania świata poprzez doświadczanie, poprzez różne formy, które organizujemy, a są to na przykład letnie i zimowe obozy dla dzieci, wyprawy terenowe, czy też warsztaty edukacyjne, które organizujemy.
W tym roku mieliśmy okazję organizować parę warsztatów dla szkół, w tym jedną grę terenową w szkole podstawowej w Kawęczynie. I dzięki tym formom dzieci mają okazję właśnie poprzez aktywne spędzanie czasu dowiadywać się nieco więcej o przyrodzie, o historii, o kulturze Polski, a przy tym dobrze się bawić w gronie rówieśników. Kto będzie prowadził zajęcia? Zajęcia będą przygotowane i poprowadzone przez edukatorów, u nas nazywanych kompanami, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia, czyli kompetencje wychowawcy, i to oni będą czuwać nad grupami, będą to grupy około 10-osobowe z podziałem na wiek, więc 7-latki będą osobno niż 14-latki i kompani są właśnie odpowiedzialni za nie tylko prowadzenie programu, ale oczywiście również za bezpieczeństwo dzieci. No właśnie a propos tego bezpieczeństwa, jakie środki stosujecie podczas półobozów? Półobóz jest zgłoszony do Kuratorium Oświaty jako wypoczynek wakacyjny dzieci, więc podlegamy pod wizytację i będą pewnie odwiedziny sanepidu w związku z tym, ale być może też i kuratorium, więc jesteśmy tutaj zobligowani do przestrzegania wszystkich norm i standardów. Dużym znaczeniem jest też to, że mamy dostęp do miejsca w szkole podstawowej, do pomieszczeń, mamy dostęp tam do sali gimnastycznej, do sal lekcyjnych i w razie niepogody to właśnie tam będą się odbywać zajęcia. Jaki jest koszt takiego półobozu i co wlicza się w cenę? Koszt udziału w półobozie to 450 zł za osobę. A dla rodzeństw przewidujemy zniżki, drugie i kolejne dziecko płaci 50 zł mniej i w cenie zawiera się wyżywienie, w tym dwudaniowy obiad, zdrowe drugie śniadanie i woda, ubezpieczenie, materiały programowe oraz opieka. I przypomnę, są dwa terminy, od 8 do 12 lipca i od 15 do 19. Na oba te turnusy obowiązują zapisy, bo liczba miejsc jest ograniczona. Tak, na jeden turnus możemy przyjąć maksymalnie 40 uczestników. Jak się zapisać? Zapisy odbywają się przez naszą stronę internetową www.światprzygody.org/zapisy i trwają do 1 lipca dla pierwszego turnusu i do 8 lipca dla drugiego turnusu. Więcej szczegółów też pewnie na waszym Facebooku. Tak, zapraszamy serdecznie do obserwowania.